Cześć, witajcie w Dobrej Bitwie. Przypominam dla widzów nowych, że jest to seria, w której prezentuję tylko i wyłącznie swoje powtórki. Nie są to powtórki epickie, to są takie dobre, solidne bitwy, niekoniecznie wygrane, w których staram się pokazywać różne czołgi, ponieważ mam zamiar wyelitować wszystkie czołgi w grze, no to możecie się spodziewać czołgów, których powiedzmy nikt nie wybiera. I tak jak w tym przypadku jest to Su-100M1, jest to Tedek sowiecki, siódmotierowy, to jest druga linia obok Su-152. Ten Tedek jest naprawdę rzadko wybierany. Naczytałem się o nim wiele w sumie złych recenzji. Natomiast jestem naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczony tym Tedekiem. Mam na nim chyba 70% zwycięstw. Naprawdę niezłe wskaźniki. Gra mi się nim naprawdę bardzo dobrze. Do takich wad no to jest wychył, działa prawo, lewo, góra, dół. Generalnie no nie oferuje tutaj wiele możliwości. I tutaj już niebezpieczna sytuacja. Pierwszy scout samobójca wjeżdża nam w bazę. Jak widzicie na XVM-ie, no można się było tego spodziewać generalnie. Wszystko na czerwono i tacy zwiadowcy, no to są zwiadowcy samobójcy, oni giną na początku. Jak widzicie ten spot niewiele przyniósł, dostałem jednego hita i to wszystko, zwiadowcy już nie ma. Na szczęście udało się uciec. Jak widzieliście na XVM-ie w tym meczu naprawdę było dosyć słabo. Jeśli chodzi o murowankę i grę Tedekiem, no to zawsze praktycznie wybieram z tej strony ten magiczny lasek. No to jest, powiem szczerze, wymarzone miejsce dla Tedeka. Można tutaj zadać ogromną masę obrażeń, nie będąc wykrytym. Jeśli chodzi jeszcze o tego Su-100M1, to naprawdę mam wrażenie, że ma rewelacyjny kamuflaż. Mam na nim oczywiście załogę 100% kamuflażu. Natomiast naprawdę bardzo często, nawet ze 100 metrów stojąc tam za krzakiem, jestem niewykrywany, także naprawdę świetny kamuflaż. Jak widzicie, przeładowuje bardzo, bardzo szybko. Skupia, no rewelacyjnie, 2 sekundy, także naprawdę świetnie. Zadaje niewielką ilość obrażeń, bo to jest tam chyba 200-240 średnich. Natomiast przez to, że ten czas przeładowania jest bardzo krótki, ten czas skupiania jest naprawdę rewelacyjny, no to można nim naprawdę masę obrażeń zadawać. Zobaczcie, 98 metrów, jestem cały czas niewykryty, mimo że nawet siatka jeszcze maskująca się nie włączyła, chociaż nie wiem, czy nawet na tym TDK-u założyłem tą siatkę w tej bitwie. Nawet nie wiem, czy ją wożę, czy nie wożę, muszę to sprawdzić, powiem szczerze. Natomiast nawet bez tej siatki kamuflaż jest rewelacyjny. Zobaczcie, jak szybko skupia to działo, jak szybko przeładowuje. Obrażenia nie są duże, natomiast ta szybkostrzelność rekompensuje w pełni. Wynik 3 do 4. Także dosyć wyrównanie. Jak widzicie, do tej pory 1200 tam około obrażeń, plus wszystko to, co weszło ewentualnie w ciemno. Jak widzicie, mimo że jestem Tedekiem, to gram dosyć aktywnie. Tutaj zaświeciła się żarówka, więc trzeba się ukryć. Ten Tedek jest naprawdę bardzo, bardzo mobilny oprócz tego. Ma rewelacyjny obrót w miejscu. Ma naprawdę świetną prędkość. Na prostej spokojnie jedzie 50 na godzinę. Także naprawdę no ma wiele zalet dla osób, które lubią Tedekami zmieniać pozycję, flankować, przemieszczać się, to ten Tedek naprawdę będzie idealny. No na pewno nie jest to Tedek dla osób, które lubią stać w jednym miejscu i tam sobie strzelić 3 razy w czasie bitwy, bo wtedy na pewno tych obrażeń dużo nie narobią. Trzeba nim grać aktywnie, napracować się. O, jak widzicie, opuszczanie naprawdę jest bardzo, bardzo słabe. Praktycznie trzeba stać na płaskim terenie, żeby coś trafić. Natomiast grając dużo tą renówką trzeciotierową, no zdecydowanie nauczyłem się tego i mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja po prostu jestem sobie w stanie wyszukać dobrą pozycję.
No do wad na pewno należy penetracja tego działa, bo to jest 175 mm na siódmym tierze. Także nie jest to dużo, ale przy znajomości weak spotów jak najbardziej można sobie poradzić. W razie ciężkich losowań kilka złotych pestek też zawsze pomoże. Wynik 5 do 8. No niestety mecz się nie układa. Ja tutaj staram się robić co mogę. Drużyna niestety bardzo wyginęła. Jak widzicie, na XVM-ie wyginęły głównie te kolory czerwone i pomarańczowe, także to naprawdę nie jest przypadek, że ja sobie klasyfikuję tutaj graczy według tych kolorów, no bo tak często to wygląda. Już jestem w trakcie realizacji poradnika o XVM-ie, także podzielę się tam z Wami moimi spostrzeżeniami. On się pojawi, no myślę, że niebawem, jest w trakcie realizacji, także może tydzień, może dwa i będzie. Wynik niekorzystny, a dodatkowo najgorsze to jest to, że jest kapowana baza. Powiem szczerze, w takiej sytuacji niestety nie da się grać rozważnie. Po prostu trzeba jak najszybciej zdekapować, przez to nie można wykorzystać wszystkich atutów, które się ma. Teraz jak widzicie, próbuję tego Indian Panzera tutaj męczyć i zobaczcie, 180 metrów i mnie nie widzi, także naprawdę ten kamuflaż jest świetny. Tutaj, no naprawdę, meczek jest bardzo niekorzystny. Ten Tiger 2 tam dwoi się i troi, jest osaczony, próbuje dekapować bazę, bronić się. On, powiem szczerze, tutaj w tym meczu naprawdę zrobił dobrą robotę. Chciał wygrać, ja mu tutaj pomagałem jak tylko mogłem. No niemniej te 60% bazy, no niestety właśnie zmusza do tego, że mimo, że mam dobrą pozycję, mogę osłonić sojusznika, no to niestety trzeba jechać na złamanie karku, zaryzykować, no ale co zrobić. Jak widzicie, Tiger tutaj jedzie szaleńczo na bazę, żeby ją zdekapować, jest już 96%, udało mu się to, także chwała mu za to. Niestety przeciwników jest tutaj naprawdę ogrom. Także żeby się przedrzeć do tej bazy, najpierw trzeba no chociaż kilku się ich pozbyć, bo inaczej po prostu od tyłu nas zajadą. Staram się tutaj jak mogę. Patrzę jednym okiem na czas i na lewą stronę. Chcę tego Indian Panzera wykończyć, żeby zająć się bazą. No niestety sytuacja bardzo, bardzo trudna. 9 do 13. Tiger zginął. Jak Tiger jest praktycznie w lesie, tutaj już obrywam masę obrażeń, sytuacja jest fatalna, rozwalone działo, wyjeżdża na mnie Su-152, także jest ciężko, udaje go się jeszcze go wykończyć, no walczę jak mogę, teraz ten T-50, ten pancerz nie jest zły, naprawdę, potrafi od tych niższych tierów sporo rykoszetować, 6 fragów, 3800 obrażeń i niestety w tym momencie już ginę. No było naprawdę ciężko, natomiast zobaczycie w podsumowaniu tego meczu, jaki był wynik końcowy. Mam nadzieję, że zobaczyliście mniej więcej co ten Tedek potrafi, czy może Wam się spodoba, może pójdziecie w tą linię. Tutaj przyspieszamy, jak Tiger już nie zdąży, za długo stał w bazie. I wynik ponad 4000 obrażeń, 4 fragi, także całkiem niezłe, no niestety przegrane. Także dzięki za uwagę i do następnego, cześć.